Cześć, tu Metal. A to jest pierwszy odcinek pytań i odpowiedzi. Od razu przepraszam za jakość, bo kręcę kamerką internetową, chwilowo nie mam aparatu. Pytań nie jest zbyt dużo, ale nie jest też za mało. Więc chwileczkę, już. Więc będę czytał po kolei i sobie ułożę. Zrobisz naklejki do kostki 2x2. Tak, mam zamiar zrobić naklejki, tylko chwilowo, no jak sami się możecie domyślić, to żeby zrobić naklejki, trzeba mieć wymiary tych naklejek, tak? A jeżeli chwilowo nie mam kostki 2x2, no to nie mogę zrobić. Ale niedługo planuję zrobić, bo będę miał kostkę. Będą też oryginalne, znaczy będzie też rozmiar na Wittu prawdopodobnie i na Diana 46 mm, chyba 7, bo kuzyn ma zamiar zamawiać, no więc będą naklejki na 2x2. Dalej. Modujesz kostki. Tak, moduję. Tutaj mam do pokazania. To nie jest jeszcze skończony mod, bo nie są zrobione krawędzie. Narożniki są zrobione i centry też są. Krawędzie tylko na razie nie są. Nie miałem czasu, musiałem przerwać. Jakie masz czasy na kostce 2x2 i 3x3, lub jak nie masz 2x2, to na 4. Na 3x3 akurat mam rekord 21 sekund, równo. A na 4x4 mam rekordzik, chwileczka, minuta 57 tutaj jest. Średnie też sobie możecie popatrzeć. No, jeszcze w OHA mam, się bawię czasem w OHA, to tak jak mi wyjdzie, to w OneHandzie mam 56 sekund, jakby się kto pytał. Dalej, komentarze oznaczone jako spam. Aha, to. Byłeś na jakichś zawodach? Nie, nie byłem na zawodach. Bardzo chciałem iść na, być na zawodach Kraków Open, bo mam niedaleko. Ale nieszczęście sprawiło, że w ten sam dzień mam bierzmowanie, więc nie mogę niestety iść. Ile masz kostek? Kostek mam aktualnie 4. Nie mam teraz przy sobie. Gdzieś tam mi leży jeszcze kolorowy fankun. Jak ci poszedł test? Poszedł mi bardzo dobrze test. Mam nadzieję, że zdobędę dużo punktów i ogólnie jestem z niego zadowolony. Ile układasz? Ile układam? Układam niedługo. Układam od 24 grudnia, kiedy dostałem pierwszą kostkę na Mikołaja, na imieniny. Ile znasz osób, co układają? Znam chyba 5 osób, jakoś tak. Nie wiem, czy to... No, sporo jest tych pytań od Natalki, ale ja chyba najpierw przeczytam jakieś inne jeszcze. Ile masz lat? Mam 15 lat, w tym roku będzie 16. W sierpniu. Dalej. Skąd kupujesz kostki? Aktualnie to co kupowałem, te kostki, to te są od Netcube'a, te są od Speedcube'a chyba. Pozdrowisz mnie? Tak, pozdrawiam cię. Czy pojechałbyś na meeting w Rabce Zdrój? Tak, pojechałbym, bo mam jeszcze bliżej niż do Krakowa. Jak długo układasz, jak się poznajesz z Jankiem? Jak długo układam, to już mówiłem. A Jasiek to jest mój kuzyn, więc poznaliśmy się bardzo dawno. Jak on się miał urodzić, to ja prawdopodobnie już byłem. Mógłbyś podać nazwę kamerki? A to już podałem, to nie to. Jeszcze są pytania. Duże zainteresowanie wniosła u was w szkole kostka. Tak, u mnie w szkole duże zainteresowanie wniosła kostka. Wszyscy się zastanawiali, jak ja potrafię takie coś ułożyć. Wszystkim się podobało. Oprócz mojej pani od biologii, bo jak zacząłem na jej lekcję układać, to powiedziała, że mi zabierze. No to tak.
Umiesz Friedricha? Jeśli tak, to ile argów? Umiem wszystkie PLL i OLL uproszczone. Na razie nie uczę się całego wszystkich algorytmów, bo jakoś mi się nie chce. Ale jeszcze umiem chyba dwa z tego wszystkiego. Dalej. Od której ścianki robisz krzyż? Jak mogliście zauważyć, robię krzyż od białej ścianki. Znasz metodę Columbus First? Nie, nie znam. Coś dalej, chwila. Co tu dalej jest? Co lubisz robić oprócz układania kostek? Lubię jeździć na rowerze. Ostatnio nie gram na komputerze, więc nie mogę powiedzieć, że lubię grać na komputerze. Co lubię robić? Lubię kręcić filmy, robić zdjęcia. Co jeszcze lubię? Ogólnie to lubię matematykę. Tu jest chyba następne pytanie nawet. Lubisz góry? Tak, lubię góry. Mieszkam prawie w górach. Mam blisko, czasem chodzę na jakieś wycieczki. No to dalej. Masz rodzeństwo? Tak, mam. Jak masz na imię? Na imię mam Adam. Jakby się kto pytał. Jak widzicie, układam metodą miał, bo wczoraj się nauczyłem. Dzięki Saivo nauczyłeś mnie fajnej metody. Chwilowo jeszcze raczkuję, ale jest ok. Dalej. Ulubiony speedcuber. W sumie to nie mam ulubionego speedcubera, ale tego, kogo oglądam, to... Chociaż w sumie to jednym z takich speedcuberów, których lubię, którzy są fajni, no to jest Krzysiek Cuber. Jest aktywny na YouTubie. Ma fajne filmiki. Można sobie z nim normalnie pogadać, odpisuje na maile. Zaczyna wiadomości prywatne i w ogóle. Więc ogólnie jest spoko. Dalej. Jakiej słuchasz muzyki? W sumie to trudno powiedzieć, bo jakoś tak nie lubię słuchać muzyki. Znaczy, lubię słuchać, tylko mogę wam pokazać. Tutaj mam OpenFM i sobie słucham różnych piosenek. Najlepiej jest, najlepsza jest impreza. Czekajcie, nie widzę gdzie to. Najlepsza jest impreza. I top 20 impreza albo jakieś 500 party hits. Nie lubię ogólnie reggae ani rapu. Jeżeli tak. Lubisz matematykę? Tak, lubię matematykę. To jest to, co było, na co już wcześniej odpowiedziałem. Dalej. Wymarzona kostka. Moja wymarzona kostka to jest... W sumie to nie ma takiej wymarzonej, ale fajnie by było, jakby mieć taką kostkę, która nigdy nie będzie popowała i nie będzie się lokowała. No i chyba to są wszystkie pytania. Zadawajcie następne, bo mało jej jest na razie. Więc jakbyście chcieli się czegoś o mnie dowiedzieć, to piszcie pytania. No, więc ja może sobie dokładam. Bo niektórzy nie lubią na przykład, jak są długie filmiki. Ja na przykład nie lubię, jak są krótkie filmiki, ale też niezbyt będę przeciągał. Chwila. Nawet nie widzę, co mam robić. Aha, w tą stronę. A może wiecie co, ja jednak chyba nie będę przedłużał, bo zeszłoby mi bardzo długo. Na razie aktualnie po jednym dniu ćwiczeń to mój rekord to jest 3 minuty tą metodą. Chociaż w sumie już kończę nawet. No. Mogę ją ułożyć już. Okej.
Ktoś się tam do mnie dobija na Skype'ie. Muszę chyba kończyć. Pewnie Janne. Może też zrobi jakieś pytania i odpowiedzi. Dobra. Tak jak widzieliście, o właśnie. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam moje naklejki na Floriana. Half Brighty. Identyczne kolory, tylko kamerka jest gówniana i nie łapie światła. No więc jakbyście potrzebowali naklejek na Floriana, to możecie pisać do mnie. Na trójkę też będę robił. Na moim Allegro jest trochę rzeczy, są niestandardowe naklejki, ale nie ma na razie na Floriana, bo muszę wiedzieć, że jest zainteresowanie. Więc to chyba byłoby na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym.